Karkówki, boczki, gulasze i inne ciekawostki kulinarne można było spróbować podczas 9. Festiwalu Wieprzowiny w Drzeczkowie. Swoje talenty pokazywały koła gospodyń wiejskich, ale także przedstawiciele lokalnych władz, którzy musieli wykazać się w grillowaniu. Do rywalizacji stanęło 5 osób. Hanna Kowalczyk z koła gospodyń wiejskich w Murkowie, pełniący obowiązki wójta gminy Lipno Jacek Karmiński, sekretarz powiatu leszczyńskiego Krystian Maćkowiak, Jakub Nowacki z Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych oraz wójt gminy Święciechowa Marek Lorych. Do konkursu kulinarnego stanęły też koła gospodyń wiejskich i koła emerytów. Skrzemieniewa, Długich Starych, Murkowa, Włoszakowic, Rdzyne. Podniebienia jurorów podbiły schab z żurawiną w otoczce z pasztetu z borowików. Danie przygotowane przez koło gospodyń wiejskich w Murkowie, ale były też inne smaczne potrawy. Koło Skrzemieniewa. Przygotowaliśmy placuszki, 10 rodzajów. Jest pieczywa, jest karkówka po cygańsku, jest schab w galarecie, ze śliwką w galarecie. Pyszności. Co to pani ma? Teraz okres jesieni, są już dynie dorodne, zdrowe, fajne. Polecamy zupkę z dyni na słodko z zacierką, tak jak gotowały nasze babcie, taką z mleczkiem na słodko, a tutaj jest zupa taka na kwaśno z curry, z makaronem, też pyszna, najróżniejsze. A tutaj jeszcze jest taka ciekawa rzecz, jako dodatek do ziemniaków, dynia z ogórkiem kwaszonym, też na taka na słono, także bardzo pyszna. Czyli koło z Włoszakowic się w dyni specjalizuje? Wszystko, okres jesieni jak najbardziej, dynie na czasie, także polecamy i zapraszamy. Długich Starych, co tutaj gotują za mięsko? To jest gulasz pikantny, wieprzowy, schabik w śmietanie, a tu jest karkówka faszerowana. Bardzo ładnie pachną. Chyba będą smaczne. Na pewno. W trakcie festiwalu odbył się również bieg na dystansie 10 km. Wśród 44 biegaczy najszybszy był Krzysztof Tumko, a pierwszą kobietą na mecie była Snizana Rybak z Ukrainy.